Siemanko, my na łowisku karpisko dzisiaj. Za chwilę będziemy się zwijać. Za chwilę wam pokażę rybę, którą złowiliśmy. Tylko jedną. Nie pytajcie, czemu nie więcej. Tak po prostu wyszło. Utopiłem telefon tam. Masakra. Ale patrzcie, troszkę tutaj się pozmieniało. Od tego, co było wcześniej. Piękny domek, już czynny. Tego starego Holendra już tutaj nie ma, który był wcześniej. Zapraszam wszystkich serdecznie. Teraz to jest petarda. Polecam to łowisko. Na wypady z rodziną, coś pięknego. Ryby też są fajne. Jedną akurat mamy w slingu. Bardzo piękna rybka. No, złowiliśmy troszkę więcej tych rybek, ale niestety telefon się utopił. Wpadłem. O. Tutaj właśnie wpadłem. Musicie uważać na tą belkę, bo ona jest luźna. Tutaj ubrania mi się suszą. Jak widać. Nie ściema, że wpadłem, bo... No, taka niemiła sytuacja. Zdarza się najlepszym. Przynajmniej się wykąpałem. Ale nie, tu w tym domku jest petarda, jest woda, prąd, wszystko cały czas. Bardzo polecam. No dobra, to pokażemy, co złowiliśmy. Rybka się trafiła, jest pełna 14 kg. Pięknie. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Dobra, ja się już będę zawijał. Jedna krótka, szybka nocka. Było fajnie. Tym bardziej, że domek jest zajebisty. Ale wy zostańcie dalej do końca tego filmiku i zobaczcie, kto wygrał konkursy. Bo ostatnio wbiliśmy 100 subów. Dzięki wam. No i na 100 subów był konkurs, który trzeba rozstrzygnąć. Dobra, jedziemy z tym konkursem. Kopiujemy link do tego filmiku. Wklejamy go sobie tutaj. Trzeba sobie zaznaczyć to. Ładujemy. I start. No i wygrał Rafał Pokusiński. Gratuluję. Mam nadzieję, że nagroda się przyda. No i miło. A konkurs z Bajdzonem, gdzie było starać się trzeba o ilość komentarzy, nie o ilość komentarzy, tylko o ilość łapek w górę, kto zdobędzie najwięcej, wygrał Adam. Bardzo gratuluję. Tam dużo łapek zdobył, więc naprawdę gratuluję. No dobra, to na razie.